Aleluja! Ojcze, ja się modlę o to miejsce. Ja się modlę o to miejsce, aby każda osoba była dotknięta, Ojcze, Twoim duchem, prawdą i miłością. I ja nakładam krew Jezusa i do tego miasta przychodzi wolność, przychodzi Bóg. Bóg jest w tym mieście, kochani. Mam na imię Damian Lorek i chcę się z Wami podzielić świadectwem, jak doświadczyłem żywego Boga. Jak doświadczyłem Boga, Jezusa, nie jakiejś martwej religii. Wychowałem się w rodzinie katolickiej i funkcjonowałem jak każdy inny tutaj. Tak się poruszałem, co niedziela do kościółka. Klęczałem, modliłem się, ale to nic nie dawało. I wiecie co? Od małego w moim sercu pojawiała się pustka. I tą pustkę, gdy dorastałem, próbowałem ją wypełnić. Wypełnić narkotykami, alkoholem, seksem. Byłem uzależniony od narkotyków 8 lat. Wszystko brałem, nie brałem po kablach. Przez to miałem dwukrotnie wypadek. Diabeł chciał mnie dojechać, ale wiecie co? Pewnego razu, gdy schodziłem, gdy umierałem w swoim pokoju, zawołałem ze szczerego serca do Boga. Zawołałem do Jezusa. Nie zawołałem do religii, tak jak to robiłem co niedziela. Ze szczerego serca powiedziałem: Jezu, jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty żyjesz, to ogarnij mnie, zmień moje życie. I wiecie co? W tym czasie Jezus wjechał do mojego pokoju. Atmosfera automatycznie się zmieniła. Poczułem pokój w sercu. Na drugi dzień ja się obudziłem. Ja zostałem uwolniony. Zmienił mnie Jezus o 180 stopni od tamtego czasu. W 2015 roku oddałem swoje życie Jezusowi. Otwarłem dla Niego moje serce i powiedziałem: Jezu, Ty jesteś jedynym Zbawicielem, Ty jesteś jedynym pośrednikiem. I to, co ja doświadczyłem, to jest nienormalne, ale chcę jeszcze więcej doświadczać. I poznałem miłość Boga. Jezus objawił mi się jako tatuś. I zacząłem czytać Biblię, Nowy Testament. I wiecie co? To jest słowa, które są tam spisane. To są żywe słowa. Te słowa mnie dotykały. Te słowa dawały mi życie. I ja cały czas dojrzewam. Cały czas dojrzewam. Jezus Chrystus. Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna jednorodzonego, Jezusa. I gdy to przeczytałem, ja padłem na kolana. Ktoś oddał swojego Syna za mnie, za was, po to, abym ja był wolny, po to, abym ja został uzdrowiony, po to, abym doświadczył miłości. I wiecie co? Ja powiedziałem, ja to przyjmuję, przyjąłem to z wiary. Jezus został ukrzyżowany, Jezus został przybity do krzyża za moje grzechy. I w tym czasie Bóg, Jezus pokazał mi cały rozdział starego mojego życia, jak się paprałem w grzechu, bo moje stare życie było jednym wielkim grzechem. I dzisiaj mnie nikt nie okłamie, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Bóg kocha wszystkich, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że Bóg nie toleruje grzechu. Bóg nie toleruje grzechu. Jeżeli świadomie się paprasz, ja się paprałem, brzydziłem się tym i powiedziałem, że nie chcę tak funkcjonować. Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy. Ja przyjąłem tą ofiarę i powiedział, że się wykonało. A najlepsze jest to, że po 3 dniach zmartwychwstał Bóg. Wzbudził go z martwych i Jezus żyje. Ludzie, Jezus nie jest przybity do krzyża. Jezus żyje. Jezus żyje. I chcę wam powiedzieć, że poznaję Boga, doświadczyłem Boga. Narodziłem się na nowo i to jest dla was wszystkich. Bóg pragnie, abyście się narodzili z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha. Chcę was wypełnić swoim duchem. Nie jakąś podróbką. Diabeł jest jedną wielką podróbką. Diabeł daje podróbki, aby cię oddzielić od Boga żywego. Aby cię oddzielić od relacji z Jezusem. Kochani, nie potrzebujecie pośredników, tak jak nas uczono w tym kraju. Do kościółka grzeszysz, ksiądz, w ogóle to jest ściema. Ja tak funkcjonowałem, na ty się wyspowiadałem, wychodziłem z kościółka, dalej wpadałem w grzech. Co to w ogóle jest? Dziś w tym kraju nie ma upamiętania. Kochani, upamiętanie to jest odwrócenie się od grzechu i porzucenie grzech. Ale to jest mało, gdy to tylko wypowiesz.
ale to musi wypłynąć z twojego serca. Ale ty tak zrobisz, to Jezus przyjdzie i swojej łasce, swojej mocy podniesie twoje życie i ty będziesz chodził w łasce. Jezus Chrystus pragnie i powołał cię do relacji. I ja tutaj dziś stoję i ja reprezentuję Boga, reprezentuję Jezusa, bo Jego Święty Duch mieszka we mnie. I ja dziś świadomie mogę powiedzieć i ja mówię, że jestem święty, bo grzech nade mną nie panuje. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sami na wieki. Kochani, On chce w każdym relacji. Ale pytanie, czy ty tego chcesz? Czy ty chcesz się pojednać z Bogiem? Nie z jakąś religią. Religia cię oddziela od Boga żywego, bo tak ci wmówiono. Spójrz dziś głęboko w swoje serce i sam sobie odpowiedz, czy ty jesteś grzesznikiem, czy ty tutaj chodząc skończysz 80 lat, 100, ja ci życzę jak najdłużej, czy ty trafisz do nieba, czy ty trafisz do nieba. Ja dziś stoję i ja jestem pewny, że ja pójdę do nieba. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, nie wiem, ale chcę ci powiedzieć, że dziś jest uzdrowienie dla ciebie. Dziś jest okazja, abyś pojednał się z Bogiem. Dziś możesz realnie doświadczyć Boga, tak jak ja to zrobiłem. I ja żyję z Bogiem. Doświadczyłem miłości, którą chcę wylewać na was. Którą chcę wylewać na was. Ale ogarnijcie się. Odrzućcie ego. Bo to cię oddziela od Boga i grzech. Jezus Chrystus 2000 lat temu On chodził po Galilei, wszędzie i mówił, że przybliżyło się królestwo. I ja dziś tutaj stoję w Warszawie i mówię do ciebie, że się przybliżyło królestwo. I jeżeli cię to porusza, że ja tu stoję, głoszę Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, który żyje, który ogarnął moje życie, to budzi się w tobie religia. A ja teraz przeklinam duchy religii, które są na tym miejscu, które są nad tym krajem. Ludzie potrzebują Boga żywego. Jezus, wstępuj na każdą osobę, która woła cię ze szczerego serca. Przenikaj każdą osobę. Uzdrawiaj ludzi. Uwalniaj ich. Niech doświadczą twojej miłości, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.